na Narodowym. Tak. O, no, fajnie, no. Cieszę się, bo to świetny stadion, naprawdę jest w mojej klasyfikacji no, top 3 w Europie i cieszę się, że tutaj przed własną publicznością mogłem cieszyć się z tego gola, ale bardziej wiadomo, cieszy zwycięstwo, to czy strzelę gola, czy asystuję, czy nawet zagram dobrze, ale ktoś inny strzeli, tak, to się mało liczy, ważne, że drużyna się fajnie zagrała. Robert też to właśnie podkreślał, ale co było kluczem? Naprawdę świetna robota, myślę, wahadłowych. Zalewski bohaterem meczu? Tak, na pewno. Super zagrał spotkanie. Tak jak wcześniej też mówiłem, no, kapitany to jest zawodnik. Świetne umiejętności techniczne, motoryczne. I cieszymy się, że mimo, że nie dużo w Romie, to tutaj jest w fantastycznej dyspozycji i mam nadzieję, że wtorek to potwierdzi. Oby tak było, byście potwierdzili, wygrali ten mecz. Znacie wynik, to jestem pewien, ale jak to wysokie zwycięstwo z Estonią na was wpłynie, bo na pewno budująco? No, nie widzę innej opcji, no, na pewno to podbuduje drużynę. Ale wiadomo, no, później trzeba wyjść we wtorek na ten mecz i pokazać taką samą jakość i chęć wygrania i to, że my zasłużymy na to, żeby pojechać na Euro. Jakość jest na pewno w reprezentacji Walii. Jaka to jest drużyna? Jak mógłby się scharakteryzować? Mieliśmy tam przetarcie chyba 2 lata temu, jak się nie mylę, może troszkę krócej, no graliśmy z nimi w Lidze Narodów. Fizyczna, agresywna reprezentacja, szukająca długich piłek i zbierania ich, szukania zagrożenia powstaje w fragmentach gry. Na pewno tam kilku mają zawodników z przodu, którzy mają dużo jakości. Trzeba być uważnym, ale uważam, że mamy więcej jakości. Trzeba być się to pokazać i awansować. Dzięki. Dziękujemy.